Siema w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki bardziej mechaniczny. Jak widać, Siunka stoi na dworze. Na linii sobie jechała 30. Spuszczam płyn, bo podczas siewów się zaczęło już tak gotować. Zobaczymy, co tu będzie. Jeszcze płyn gdzieś tam przy okazji się zrobi. A to się zobaczymy, jak pospuszczam płyn. Może maskę zdejmę. Dobra, żeby nie było, że nic nie nagrywam, jak robię, no to już pościągałem te węże i teraz trzeba jeszcze tego. No na początek zdejmę termostat i zobaczymy, czy się grzeje na termostacie on, czy termostat działa. A jak nie działa, to zobaczymy, czy ściągnie chłodnicę, czy czyści ją. Jak to nie pomoże. I raczej jak chłodnica nie będzie zawalona, to znaczy pewnie, że pompa wody jest już się nie przepompowuje tak dobrze. Kurde, dużo to z tego odkręcamy. Dobra, teraz co tu? Nasadowy kolejny. No, Siunka stoi. Ona też tam będzie miała parę modyfikacji pewnie w najbliższym czasie. Ale zobaczymy. Oto jest coś od Siuntka, od podnośnika, tam co wchodzi. 17 tu. Już to jest 30, to klucze na pamięć znam przy tym. Przy tych. Na prawo, na tych termostatach. 17 to będzie do tego, jeszcze trzeba przynieść. To będzie 13, a jedna była 14 z tego co pamiętam. Jedna się wykręcała, czyli. Raczej jedna jako tulejko jakby się wykręcała. Zobaczymy, co tu będzie. I co my tu mamy? 13. Pewnie bez przedłużki będzie trzeba kręcić. No a jak? Dobra. O Jezu, to jeszcze to. To trzeba przejąć. Kurde. Najpierw było chłodnicę zdjąć, ale. Możesz, kurde. O, uszczelka trochę zmęczona życiem. A nowa była zakładana jakoś w lato. Tu kolekcja kluczy już niezła. Termostat już wyjąłem. Teraz tylko tu trzeba będzie poprzeczyszczać. Ładnie. Tacie też ciekawe. Znaczy obudowie termostatu, gdzie ona tu leży, tu jest. No troszeczkę tu syfu jakby się nagromadziło, ale kurde, skąd to? Więc trzeba będzie ładnie wszystko powyczyszczać. Teraz się woda mi grzeje, zobaczymy, czy termostat się otwiera. Taki plasteczek też trzeba będzie włożyć. I jak się będzie termostat otwierał, będzie działał, bo go tak powrzucam do ciepła i do zimy te parę razy. I od chłodnicy się przeczyści. A jak chłodnica nie będzie bardzo zajebana, no to trzeba będzie pompę wody zmienić mu. Zobaczymy. Więc zaraz się tu pewnie zobaczymy. Może przy termostacie zobaczymy. Uszczelki tam są kupione do pompy i do tego. Ale zobaczymy, bo pompa może już tam jest wyrobiona. No już ma 5 lat, bo 5 lat temu był silnik robiony. Nie cała, ale tam było trochę robione. Ta pompa była zmieniona z termostatem. Kolejna aktualizacja. Maska zdjęta, chłodnica zdjęta. Tu też już termostat się otwiera. Działa. I teraz trzeba będzie chłodnicę ładnie przedmuchać. Tu się wszystko pompa, chyba pompa raczej pompuje, więc nie ma co jej odkręcać znowu. Tylko zobaczymy, jak się przedmuchamy dobrze też chłodnicę, ją się przemyje i pod ciśnieniem zobaczymy, czy kamień jakiś wleci. I założymy takie tulejki w termostat, znaczy w obudowę termostatu. Zamiast termostatu i zobaczymy, jak nie będzie działać, to nie wiem, bo termostat się otwiera, to nie wiem. Nie wiem, czy go zostawiać, czy nie. Ale takie tulejki są kupione. Się je włoży. I zobaczymy, co tu będzie. Uszczelka do termostatu jest. Do pompy wody też jest. Więc zobaczymy. O, tutaj maseczka, 75 rok. I jeszcze zostały ślady po czerwonej 30, a pod nią jest żółty, więc ona była oryginalnie żółta, żółto-szara, to jest, a 75 rok to niebieskie głównie były,
No i była oryginalna, bo na tej klapce, o w tym miejscu gdzieś był taki oryginalny kolor. Tu była taka plama żółtego, więc ona była żółta. To się pomalował na taki jasny żółty. A potem dwa razy, czy tam raz na czerwono, chyba raz na czerwono ktoś malował. Tutaj się taką łatkę wstawił. Ta nie ma tego jednego paskownika, ale kratka oryginał. A w siódce to była żółta, to jest tak pomalowana jak była. A nie, tam niektórzy gadają, że jest za jasny korpus. Taki był, taki będzie. W 30, że też był ten, ale przed malowaniem było taki, więc podobny. A oryginalnie ona była taka szary, ciemny bardziej. Dobra, zobaczymy, co tu robić, bo pompa pompuje z tego, co widziałem. Tylko jak się tak kręci, to słuchajcie, jak zawory się otwierają. To ustawiony miał zawory niedawno. Dobra, chyba się brać do to czyszczenie chłodnicy. Dobra, byłem w sklepie, kupili mi pasek. Nowe koło pasowe, bo stare tu jest rozwalone, tam leży na półce, ale to nowe kupione. Chłodnica dobrze przeczyszczona i na razie nie założymy termostatu, tylko takie tulejki plastikowe. To takie. I zobaczymy, jak będzie chodził, to zostanie taka. Jak nie da się założyć termostat i tyle. No zobaczymy, bo wcześniej do 2008, nie, do kiedy? Do 2018 od kupna, czyli przez 10 lat chodził bez termostatu i było dobrze. Jesteśmy dalej, jestem już dalej, co ja gadam, na co jesteśmy. I już składam dziada, na razie, teraz tu, żeby wąż wszedł dobrze. Jezu, no właśnie. Kurde, no. Jedną ręką to tak normalnie to się zarąbiście robi wszystko. Weszło. Weszło, teraz tu tylko to podokręcać. I robimy test, czy... O. Czy chodzi, czy nie. Tak, wiem, ten vlog jest do dupy nagrany, ale... Tak to jest, jak się naprawia coś samemu. A też mam to pokazywać, wszystko to zanudziłbym was. Jak widać, ciągnik już złożony, to nie patrzcie, że jest ten, bo nalewałem, to się wylało z chłodnicy tu na górze, ale już nic nie cieknie. Dajemy luz. Kurde, jeszcze padać zaczęło, siuntka moknie. Dobra. I palimy gnazdo. Niczego tu nie cieknie. Zobaczymy, mam nadzieję, że jeszcze grzał nie będzie. Woda na razie zalane, bo nie wiadomo, jakby ciekło, to szkoda, żeby płyn się rozlewał. Ale jak pochodzi jeszcze ten, nic nie będzie działo, to zalewam go płynem. Tu jeszcze maski mi zostało założyć i koniec roboty z nim dzisiaj. My to koniec w ogóle z nim roboty teraz, bo... A czy grzał, to się zobaczy przy koszeniu malin. Jak się zagrzeje znowu, to założę mu się termostat. Jak się będzie jeszcze grzał, to trzeba będzie pompę wody wymienić. Jeszcze mu leda dzisiaj dokręciłem, bo się ruszał. O, żeby ładowanie było, to trzeba przegazować. Dobra, to zakładam maskę i zobaczymy się, jak maskę już będzie założona. Ciągnik chodzi, więc to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.